Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to poradnik do tego, jak dobrze rozwinąć postać, ponieważ wiele osób mnie pyta, jak dobrze rozmieścić gemy, ile mieć na HP, ile na siłę, jak dawać statystyki, jakie itemki ubierać i tak dalej, więc dzisiaj poruszę ten temat, myślę, że go zamknę raz na zawsze i będę mógł po prostu ludzi odsyłać do tego właśnie poradnika. Zanim jednak przejdziemy, to bardzo wam dziękuję za 1000 subskrypcji, które wbiliśmy w piątek po południu. Ja ten film nagrywam w sobotę, wy go pewnie zobaczycie w niedzielę na wieczór, więc bardzo dziękuję. Co do konkursu i tam niespodzianek, to będą, z tym, że no dopiero żeśmy zakończyli konkurs na 500 widzów, a już weszło 1000, więc chciałbym zrobić po prostu przerwę, chciałbym zrobić, żeby to nie było jeden konkurs za tydzień kolejny i tak co chwilę, tylko po prostu przerwę, ale oczywiście konkurs będzie, oprócz tego będzie kilka niespodzianek z okazji tego 1000 subskrypcji. Nie oszukałem, nie zapomniałem nic z tych rzeczy, tylko po prostu chcę zrobić pewien odstęp, żeby no tak jak mówię, nie było to jedno po drugim. No i jeszcze zanim przejdziemy, to chciałbym was zaprosić na Discorda dla widzów, gdzie tam naprawdę dużo osób siedzi, piszemy sobie, tam też można się zapytać o jakieś aspekty dotyczące gry, bo jest do tego specjalna taka kategoria i tam dużo osób siedzi, które się znają i tam zawsze doradzą i tak dalej, no albo można sobie po prostu pogadać ze sobą i myślę, że też nie będzie z tym problemu, więc zapraszam. Zapraszam także oczywiście do zostawienia kciuka w górę pod tym filmem, aby zobaczyło go jak najwięcej osób, bo myślę, że wielu osobom się to przyda. No i co, no subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie, i to by było na tyle, więc teraz sobie przejdziemy po prostu bezpośrednio do filmu. Myślę, że zaczniemy najpierw od gemów, bo to jest taka najprostsza rzecz. Potem sobie przejdziemy do statystyk. Ja tutaj nie bez powodu swojego wojownika wziąłem, bo on już ma dosyć wysoki poziom i już w miarę ładnie widać, jak te statystyki są rozłożone. I na koniec przejdziemy do itemów, no bo z itemami to już jest troszeczkę więcej, że tak powiem, zabawy. Okej, no jak to wygląda z gemami? Gemy są bardzo proste. Jeżeli chodzi o początki serwerów, gdzie jeszcze nie macie dostępu do czarnych gemów, to ja zakładam taką średnią, jaką powinniście mieć, to są 3 gemy na wytrzymałość, a i pozostałe 6 na swoją główną statystykę. Z tym, że tak, jeszcze może powinienem to powiedzieć na początku, wojownik, paladyn i berserker mają główną statystykę, ich główną statystyką jest siła. Mag, jego główną statystyką jest inteligencja, natomiast zwiadowca i zabójca zręczność, jego główną statystyką. Oprócz tego jeszcze będę się posługiwał takim terminem jak boki. Boki to są odporności. Dla maga, dla berserka, wojownika i paladyna boki to są zręczność i inteligencja. Po prostu to są, to jest statystyka jakby nie tej klasy, którą gramy. Chyba rozumiecie, o co chodzi. Dla maga boki to jest siła i zręczność. Natomiast dla zabójcy, zwiadowcy boki to jest siła i inteligencja. Więc tak, tak jak mówię, no jeżeli gracie zabójcą, to macie 2 bronie, ale mimo wszystko w obydwóch broniach powinniście mieć zręczność i w jego przypadku powinniście traktować to po prostu te 2 bronie jako jedną, jako jeden gem, dlatego że inne klasy, czyli takie, które mają pojedynczą broń, w broni tych innych klas gem jest liczony razy 2, więc jak ja tutaj mam, zresztą piszę wam, jak ja tutaj mam gem 399, to on jest liczony razy 2. I tak to działa w każdej klasie, prócz właśnie zabójcy. Dlaczego? Ano dlatego, że zabójca ma 2 bronie i on był tak naprawdę na samym początku, gdy wyszedł, był gem do przodu, więc był bardzo mocny po prostu względem innych klas, dlatego musieli to jakoś zrównoważyć i teraz inne klasy, które mają jedną broń, mają ten gem liczony w broni razy 2. Więc do broni zawsze polecam wam jak najsilniejszy gem wsadzać, jak największy, bo po prostu najbardziej wam się to opłaca. Dobra, no więc wracając do tych gemów, tak jak mówiłem, 6 na główną statystykę, w zależności kim gracie, a 3 na HP. Z tym, że tak, no to jest jakby, to jest wszystko zależne od tego, kogo macie obecnie w lochach. Jeżeli gracie na przykład magiem i macie w lochach wojownika, którego nie możecie pokonać, to czasem warto ten jeden dodatkowy gem na HP dorzucić, tak aby sobie zwiększyć swoją przeżywalność, aby móc jeszcze ewentualnie raz w walce zaatakować, walnąć jakiegoś mocnego kryta i po prostu pokonać ten loch. Natomiast co, no berserker opiera się na swojej furii, jemu HP nie jest zbytnio potrzebne, więc no u niego na przykład jeden więcej na siłę może być.
Co tam jeszcze? No u zwiadowcy myślę, że taki balans, jak powiedziałem na początku, będzie okej, bo zwiadowca jednak ma te swoje uniki, wojownik ma te swoje bloki, więc oni tam jakoś sobie poradzą, jeżeli chodzi o przeżywalność. Natomiast na przykład paladyn nie ma w ogóle czym się bronić, ma tylko tego firebola, nie ma tarczy i tak dalej, więc u niego troszkę więcej HP się na pewno przyda. Ja pamiętam, że jak na W37 grałem na tych niższych poziomach, to tam czasem nawet miałem więcej HP niż siły, bo po prostu było to opłacalne i przydawało się. Po prostu łatwiej mi było lochy pokonywać z takim rozłożeniem, więc mówię, no to dużo zależy od tego, kogo macie teraz w lochach i czego więcej potrzebujecie, czy obrażeń, czy HP i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, no taka średnia to jest jakby 6 gemów na główną statystykę i 3 na HP. Natomiast co, jeżeli dostaniecie się już do czarnych gemów, jeżeli będziecie mieli do nich dostęp, to po prostu ubieracie się w same czarne gemy i tak już lecicie do końca. Nie ma tutaj jakby nic trudnego, jeżeli chodzi o te gemy. Nieraz tam możecie sobie wsadzić jakiś gem na siłę, jeżeli wam to będzie potrzebne, ale ja raczej odradzam, na siłę, w sensie no na główną statystykę, ja raczej odradzam. Lepiej sobie na przykład zamiast itemku na 3 cechy wsadzić jeden na swoją główną cechę, czyli w moim przypadku na wojowniku siłę, i do niego wrzucić czarny gem, i myślę, że to będzie lepsze, aniżeli czarny gem wymieniać na gem na główną statystykę. Także no, jeżeli chodzi o to, by było na tyle o gemy. Podsumowując, 6 na główną statystykę, 3 na HP, a jeżeli macie dostęp do czarnych, to całe eków czarnych i będzie jak najbardziej ok. Dobrze, może teraz przejdziemy do statystyk. Jak teraz statystyki rozkładać? Tak jak wspominałem, będę się posługiwał główną statystyką i bokami, taka terminologia. I jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o te statystyki? Ja tutaj będę mówił o podstawie. Podstawa to jest czysta statystyka, którą sobie zwiększamy za golda, bez żadnych itemków, bez żadnych potek, pupili i tak dalej. Czystą statystykę dostajemy, tak jak mówię, za zwiększanie tutaj za golda oraz za wykonywanie osiągnięć w klaserze. Każde osiągnięcie nam daje, wykonane daje nam 5 cech, 5 wszystkich cech, czyli tutaj tych boków i głównej i tak dalej. No i jeszcze tam jakieś z kalendarza, na przykład jak mieliśmy adwentowego, albo teraz tego daily login bonusu, jak mamy, dostajemy jakąś tam statystykę, to ona też leci po prostu do podstawy. No i tak, jeżeli się zbliżacie do 300 poziomu, bo przed 300 myślę, że tych statystyk nie ma zbytnio co poruszać, ponieważ to wszystko się dopiero klaruje i jakby wy to wszystko bardzo szybko się zmienia, więc nie ma co tutaj się pytać o takie rzeczy. Ja to zresztą na przedstawieniu postaci widzów często mówię, że jakby te niskie poziomy dopiero się rozwijają i ciężko jest tam cokolwiek ocenić. Tak, gdy już dochodzicie do 300 poziomu, powinien rozkład waszych statystyk wyglądać następująco. Boki, czyli te, w moim przypadku boki teraz to jest zręczność i inteligencja, powinniście mieć około na 1200 w podstawie i już po prostu tego więcej nie dawać. Szczęście powinniście mieć tak na 1200-1250 i także więcej tego nie dawać. Dlaczego? Ano dlatego, że macie czarne gemy potem. Dzięki tym czarnym gemom wam to szczęście i te zręczność i inteligencja znacznie rosną do góry. No rosną do góry, nie da się rosnąć w dół, ale wiadomo. Po prostu są na wysokim poziomie, ten cios krytyczny macie cały czas na 50%, więc jakby nie ma sensu po prostu już to ładować, szkoda golda, lepiej się skupić na swojej głównej statystyce. Także tak jak mówię, boki na około 1200, szczęście na około 1200-1250 i już nie ruszacie. Mówimy tutaj o postaci, która już ma około 300 poziom. Co jeżeli chodzi o główną statystykę HP? No więc tak, jeżeli gracie berserkiem, magiem, no i w zasadzie tyle, berserk i mag, to HP zostawiacie na około 3200, możecie 3300, ale raczej polecałbym 3200, ponieważ no tego HP aż tyle wam nie jest potrzebne i tutaj już mówię, mając około 340-350 poziom, żebyście mieli tyle tego HP w podstawie, nie na 300, bo raczej ciężko jest. No i mówię, że ja tu się opieram głównie o swoich doświadczeniach, to też zaznaczam, żeby tam nie było. Więc jeżeli gracie zabójcą, zwiadowcą, bądź też właśnie berserkiem, to tak w podstawie tego HP zostawiacie około 3200-3300
i całą resztę ładujecie w swoją główną statystykę. I swoją główną statystykę to już ładujecie tak naprawdę bez końca. Całą resztę golda zarobionego na tym wyższym poziomie ładujecie właśnie w główną statystykę. Jeżeli chodzi o wojownika lub też paladyna, to ja bym na około 3500, tak jak tutaj mam zostawione tą podstawę. Ponieważ no wojownikowi jeszcze teraz jak są te runy 15% do bonusu HP, no to jednak to HP u wojownika jest strasznie wysoko, można podbić. Także na 3500 myślę, żebym zostawił. U paladyna tak samo, no bo tak jak mówiłem, on tam nie ma żadnej możliwości bronienia się, więc też mu się tego HP troszkę przyda. No i całą resztę w główną statystykę. Zresztą tu możecie obczaić, że ja tak właśnie mam. Tutaj te podstawy mam wyższe, dlatego że one po prostu mi urosły z osiągnięć w klaserze i tego typu rzeczy. Ja na tej postaci je zostawiłem właśnie na 1200-1250, jakoś tak. HP sobie zostawiłem na 3500, to całkiem niedawno, więc dlatego mam tutaj cały czas równe te 3,5 i całą resztę golda ładuję w swoją główną statystykę, czyli w siłę, i ona już tutaj jest prawie na poziomie 5000 i tak naprawdę już teraz cały czas będę tylko w nią ładował. Okej, więc natomiast jeżeli gracie... Poczekajcie, co ja powiedziałem, zwiadowca, zabójca, mag, wojownik, paladyn. No jeszcze wam zostaje ten berserk u niego, myślę, że też tak HP na około 3200-3300 w podstawie zostawić i resztę sobie ładować w siłę, ponieważ no jest to jakby najbardziej... U niego się liczy ta furia, tak? Czyli się liczy DMG, czyli się liczy po prostu siła, więc u niego najlepiej sobie zostawić na takim poziomie i myślę, że będzie jak najbardziej okej. Powiem wam szczerze mówiąc, że no na S37, jak tam oglądacie moje gameplaye, to Mystic tak sobie zaczął robić, że on gra właśnie berkiem, on tam strasznie w ogóle odjechał od reszty, no i on tam ma, nie ma zbyt dużo tego HP, ale natomiast ma bardzo dużo siły, bo on ma chyba z 2 albo 3 itemki, do itemków zaraz przejdę, na siłę i tam wsadzony po prostu czarny kamyk, dzięki temu no traci na szczęściu troszkę, traci na HP, ale ma bardzo dużo siły. I te lochy ciśnie tym berserkiem, no bo berserk tak naprawdę liczysz na to, że po prostu siądzie ci furia i przeciwnik nie zdąży zaatakować, więc tego HP ci aż tyle nie potrzeba. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki. Podsumowując, główna statystyka, może inaczej, HP no to tak jak powiedziałem, mag, zwiadowca, zabójca, berserk to tak około 3200-3300 w podstawie, na 340 poziomie około. Szczęście na około 300 zostawiamy na 1250. Boki, czyli główne statystyki innych klas, nie naszej, którą gramy, sobie zostawiamy na około 1200, także na 300 poziomie. No i główną statystykę lecimy już w górę po prostu bez końca. Natomiast jeśli dopiero idziemy w kierunku tego 300 poziomu, to bardzo dobrze jest pomiędzy główną statystyką a HP zostawić sobie około 300 różnicy. Czyli przykładowo, ja teraz na paladynie mam tak, że mam chyba 3200 w podstawie siły i sobie teraz dążę, żeby HP mieć 2900. Jak wbiję to HP do 2900, to sobie będę 3300 siłę brał i to HP do 3000. I tak po prostu, żeby był taki rozstrzał jakby 300 statystyk. Ja tam na paladynie co prawda już mam ponad 300, no ale tak to mniej więcej idzie, żeby ten rozstrzał był. Ja tak zawsze robię i uważam, że to jest ok. Między główną statystyką a HP około 300 statystyk różnicy w tej podstawie. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i chyba to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli nie uda wam się takich do 300 poziomu tak rozwinąć statystyk i tak dalej, to nic straconego, bo to wszystko z czasem da się naprawić. Najważniejsze jest to, abyście zbyt dużo nie wpakowali w te boki i w to szczęście, żeby się po prostu tego golda nie zmarnowali. No bo to jest tak naprawdę najbardziej istotne. Dobra, przejdziemy sobie teraz do itemków. No i z itemkami to jest sprawa dosyć ciężka. Ponieważ tak, no jeżeli jesteście grzybiarzem, to wiadomo, co epic się przebieracie, itemki na 3 główne cechy, tak jak ja mam tutaj, i jest fajnie, tak naprawdę nie ma większego problemu. Z tym do tego wrzucacie, jeżeli już jesteście na tym poziomie co ja, czarne gemy i jest ok. Natomiast jeżeli jesteście graczem eko bądź też free to play, no to tak naprawdę musicie liczyć na duże szczęście. Musicie liczyć na szczęście z uwagi na to, że z koła wam może dropnąć jakiś epic, z misji wam może dropnąć jakiś epic, zwłaszcza podczas weekendu epickiego jest na to zwiększona szansa. Natomiast no oprócz tego tutaj w zbrojowni, w gabinecie magii codziennie o 24 wam się resetują itemki i po prostu musicie sobie polować na jakieś fajne itemy, broń na jej główną cechę swoją z jakimś fajnym rozrzutem,
po prostu polować, no musicie być cierpliwi i nieraz będziecie bardzo długo już jeden itemek trzymać, bo wam nic nie będzie lecieć. Na wyższym poziomie oczywiście też dochodzi wam tutaj wieża, dochodzą wam lochy zmroku, gdzie dropią same epiki, tornado, gdzie też zwykłych itemów bardzo dużo dropi, więc jakby możecie się dosyć łatwo ubrać, przebrać. Natomiast no tak jak mówię, jeżeli chodzi o itemy, to jeśli nie macie epików, tylko zwykłe, to polecam na swoją główną statystykę. No i do tego gemy, tak jak wspominałem wcześniej, bądź też same czarne, jeżeli już macie czarne. Natomiast jeżeli na przykład wam dropnie jakiś itemek tylko na wytrzymałość, czyli tylko na HP, to do niego na przykład możecie dorzucić gem na swoją główną statystykę i myślę, że to się tam jako tako wyrówna. No po prostu musicie kombinować, jako gracze free to play już lub eko już nie jest tak łatwo. No jeżeli gracie eko i tam kupujecie te grzyby od czasu do czasu, to możecie, myślę, no jak wam tam jakiś itemek fajny wyleci, no to te 15 grzybków nawet na niego wydać, bo no on będzie na wasz level, więc on nie będzie odstawał, więc on już będzie na dłuższy czas dla was. Także myślę, że od czasu do czasu można się poświęcić. No ale wiadomo, szukać jako gracze eko bądź też free to play nie będziecie epików, więc musicie liczyć na po prostu szczęście. Także no tutaj broń to wiadomo, zmieniać sobie, gdy średnia obrażeń będzie już około 20 w górę, to myślę, że to już jest taki odpowiedni taki sygnał do tego, aby po prostu zmienić tą broń na jakąś lepszą, już zacząć się rozglądać za jakąś inną. Natomiast no jeżeli tych epików nie przebieracie się i tak dalej, to polujecie na itemki na waszą główną statystykę, oprócz tego wrzucacie tam gemy, tak jak mówiłem wcześniej, i jest ok, myślę. Natomiast no tak jak mówię, no to jeżeli chodzi o niskie poziomy, na wyższych już dochodzi te lochy, ta wieża, ta strefa mroku i tak dalej, więc tych epików powinno wam zbytnio nie brakować. No i co jeżeli o tych itemkach, no to z itemkami, no to tak jak wspominałem wcześniej, no na S37 Mystic sobie tak wymyślił, żeby mieć nie wszystkie epiki, nawet mimo, że on grzybi, że on tam jest top 1, nie wszystkie epiki, tylko tam kilka na swoją główną statystykę, do tego czarny gemik dorzucił i tej siły ma naprawdę dużo, tam chyba bodajże 24 tysiące, za to HP ma o wiele mniej, nawet od naszego berserka, no ale mimo wszystko pomaga mu to w lochach, więc po prostu no tak jeżeli chodzi o te gemy, jeżeli chodzi o te itemki, to po prostu musicie sami decydować, musicie myśleć, co wam jest teraz potrzebne. Czy w lochach macie przeciwnika, który jest wam, który wymaga od was większej ilości obrażeń, czy w lochach macie przeciwnika, który wymaga od was większej ilości HP, żeby tam dłużej ustać, to już jakby musicie sami kombinować. Natomiast ja wam tutaj podałem, jakie są takie schematy jakby działania, jeżeli nie chce wam się samemu, że tak powiem, myśleć ani nic kombinować, to po prostu jak powinniście robić, żeby było dobrze i żebyście nie narzekali, że wasza postać jakoś tam odstaje, czy coś jest z nią nie tak. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, subskrypcję, Discord dla widzów zapraszam w opisie i tak dalej. Standardowo to, co mówiłem na początku. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.